Krzysztof Kozłowski i Marcin Polak gotowi już do rozpoczęcia tej rywalizacji. Za chwilę pierwszy krążek spadnie na taflę. Tak się właśnie dzieje. Auvinen. Chcieliby tutaj jedni i drudzy zapewne szybko otworzyć wynik meczu, co pomogłoby ustawić to spotkanie. Strzał pierwszy w stronę bramki. Jołakow przed bramkę. Było blisko. Dominik Paś na środku, 10, jest okazja dla Jastrzębian, krążek zakotwiczył przed bramkarzem, ale nie chciał się ruszyć z tego miejsca, jeszcze jedna dobitka Pasia. Ustawiony przed bramkarzem Wróbel, nalewa i z ostrego kąta Fucik. Ładne rozegranie na prawe skrzydło, nie wiedział Raszka, gdzie jest krążek. Kolejną akcję rozprowadza Jabornik. Ładne rozrzucenie krążka, szansa, jest to sytuacja sam na sam, ale świetnie Fucik. W zamku Jastrzębianie starają się Auvinen i Jarosz zasłaniać się dostęp do bramki. Jeszcze Radek Nalewajka, Kulas, bramka czy też bramkarz, jednak Fucik. Matusik zatrzymał ten strzał, Fucik zatrzymał ten strzał Matusika w ostatniej chwili, ale udało się go powstrzymać, ustało się zachować się gdańszczanom czyste konto. Wszyscy już gotowi. Rożkow nie wygrał krążka z Wałęgą. Świetnie powalczył Kostek. Odzyskał jednak Marzec. Pastryk, mam mnóstwo miejsca, Raszka. Przed bramkarza, ale tam nie było nikogo. Takie zagranie na pamięć. I może szansa dla jastrzębskiej młodzieży. Jarosz, ale Fucik. W stronę Kasperlika, świetnie opanował to Czech. Rozegranie też niezłe. Wróbel, Wróbel i Fucik. Prawie półmetek tego meczu za nami. Sawicki. Sawicki będzie miał szansę na strzał. Sawicki ładnie szukał dalszego słupka. Ale poradził sobie Fucik. Jeszcze jedna próba z dalszej odległości. I znów Sawicki! Krążka niemalże z powietrza. Matusik. Znów przerzut na prawe skrzydło. Fucik. Ponownie. Nadawcy, ale nie było odbioru. Krążka, Paś, szansa i krążek z bliskiej odległości. Jozafow. Nie sięgnął Kasperlik. Gołowin. Gołowin, Raszka. Ostatnie sekundy. Za chwilę końcowa syrena, która da nam znak, że już 40 minut tego meczu jest za nami. I droga do Gdańska była z uśmiechami i radością. Sawicki przed bramkarza, Łowinen. A teraz będą mieli okazję nawet, żeby wyjść na prowadzenie. Marzec sam przed Raszką, słupek! Wałęga. Wałęga, ładnie Wałęga sam przed bramkarza, ale Fucik w ostatniej chwili zamknął parkanami drogę do bramki. Znów próba dla gospodarzy, okazja. Fucik nie musiał nawet interweniować, ale jeszcze było ładne dogranie do Kasperlika. Zalecenie do protokołu. No to bronią się gdańszczanie przed atakami gospodarzy. Matusik. Bramka! 1-0 dla gospodarzy. Matusik przymierzył. Jeszcze być może ktoś trącił kijem krążek, ale 10 sekund wystarczyło. Kary Szczurowskiego, by Jastrzębianie objęli tutaj prowadzenie. Do gdańskiego zespołu. Wilczyk z niebieskiej, Raszka. Jeszcze pusta bramka, nie było dobitki skutecznej. Po raz kolejny Gołowin. Czeka Rożkow, Rożkow. Zamarkował strzał, oddał do Gołowina. Rożkow, teraz już mocno, ale prosto w obrońców. I jeszcze raz szansa 2-1. Tym razem zdecydowanie wolniej to idzie, ale nalewajka i 2-0! Kapitalna akcja zawodnika drużyny gospodarzy i w osłabieniu Jastrzębianie zdobywają gola na 2-0. Gola być może kluczowego dla losów tej rywalizacji. Gola być może na wagę 3 punktów, ale... Zażegnać niebezpieczeństwo nie udało się. Jozafow, Paś, Fucik.
Chce Stasiewicz. Stasiewicz, Raszka, zostawił krążek. Blisko do bitki. Marzec. W stronę Witka. Bilczik. I Raszka. Co dla gospodarzy okazja. 1 na 1 będzie taka możliwość. 3 do 0, Jarosz! Bilczik, jeszcze Polodna, pusta bramka, prawie pusta, ale Witek trafił w Raszkę. 5 sekund do końca i za chwilę będzie wielka radość w Jastrzębiu. Ostatni tegoroczny mecz na Jastorze, zakończony zwycięstwem gospodarzy, zwycięstwem w trzech setach, zwycięstwem 3 do 0, zwycięstwem zasłużonym dla gospodarzy, choć pierwsze dwie tercje mocno rozczarowały. JK HGK z Jastrzębie, Lotos Gdańsk 3 do 0. Polska Grupa Energetyczna, sponsorem tytularnym turnieju finałowego PGE Pucharu Polski. Turniej rozegrany zostanie w dniach 27-28 grudnia w Tychach.